dzisiaj w czołowej dziesiątce tych zawodów. No a teraz Halvor Egner Granerud, jeden z faworytów po wczorajszych kwalifikacjach, po wczorajszych skokach treningowych. Na półmetku jest dopiero szósty. O, ładnie tutaj leci Norwek, złapał to noszenie i to jest piękny skok, ale problemy przy lądowaniu, tam te nogi mu się rozjechały, miał kłopoty. No i zobaczymy, czy dostrzegą to sędziowie, to podobna sytuacja jak przy skoku Markusa Eisenbichlera z pierwszej serii tego konkursu, ale odległość 142 metry, zdecydowanie najdalej tej serii finałowej, no i Granerud chyba trochę odblokował się psychicznie, łatwiej mu było atakować z tej szóstej pozycji niż przystępować do tych zawodów w roli faworyta. On jeszcze nigdy nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata. Najwyżej w sezonie 18-19 był czwarty w Sapporo. W ogóle skończył tam ten sezon na 15 miejscu w klasyfikacji generalnej. Przed rokiem nie wiodło mu się, tylko 8 punktów, 61 lokata, ale teraz początek tego sezonu ma znakomity. Czwarte miejsce w Wiśle tuż za podium, a teraz jest liderem. No i myślę, że po tym skoku bardzo wysoko postawił poprzednio.